myślę, że komentarz do tego meczu będzie zbędny. Ja chciałbym pogratulować tego tutaj Borusiowi dobrego teamu i myślę, że ten zespół awansuje spokojnie do pierwszej ligi, a w następnym sezonie do ekstraklasy. Jest dobry klimat, wszystko jest na najlepszej drodze. Odnośnie czarnych żegnań to powiem tak, że kiedyś jak graliśmy w piłkę, Bogusz też, to mówiło się, że organizacyjnie najgorsza była w Polsce jest tam Mielec. Ja już chyba po tych trzech miesiącach w żeganiu to dochodzę do wniosku, że trzeba zmienić tą historię i trzeba powiedzieć, że organizacyjnie najgorzej to jest w czarnych żagan i potem to ma przełożenie na boisku. Ja tyle. No ja się zgadzam z Januszem, bo co do meczu, no to nie ma o czym rozmawiać, bo to tylko by takie rany Januszowi gdzieś grzebać, czy na to sobie nie zasłużył. I pod każdym względem dzisiaj mam tylko żal, że jeszcze chcieli tak strasznie dla kibiców, to co w tamtym meczu nam się nie udało, że pograliśmy dla kibica, miałem pretensje, że nie strzeliliśmy dalszych bramek Bałtykowi. Szóste zwycięstwo u siebie, dziękuję Ci Janusz za słowa. No, na pewno ta droga wcale nie będzie łatwa, będzie cierwista, nie jest tak wszystko też pięknie. Jak może tobie kibice mówią, czy dziennikarze, to też jest naprawdę dużo problemów organizacyjnych, szczególnie na linii miasto, klub i to też trzeba będzie załatwić, jeżeli mamy awansować. Natomiast ja wdzięczny jestem chłopakom, że grali do końca, że to jest coś niesamowitego, że mając wynik i mecz w sobotę z bardzo ciężkim Kluczborkiem, no to szarpnęli dla kibica, chcą zapewnić ten stadion. Ja natomiast, nie mówiąc o organizacji czarnych żagań, tylko Janusz, jeżeli ma zmienić pracę, to życzę Ci na nowej drodze trenerskiej najlepszego i na pewno w moich oczach będziesz miał kolegę, na pewno kibica Twojej osoby. Dziękuję Ci bardzo. Jakieś pytania? Tak, do trenera, panie Januszu, to znaczy, że tymi słowami, które Pan przed chwilą powiedział, żegna się Pan z służbą? Tak. Dostrzegliśmy na trybunach prezesa klubu KS Polkowice zbieżność, czy finalizujecie akurat na stadionie Orła Białego? Nie, no od jutra będę w Polkowicach. Panie trenerze, jak już przy głosie, dwie sprawy. Po pierwsze, jak przerwie przestanie 4-0, z jakim nastawieniem wysłał Pan piłkarzy? I drugie, jakie to uczucie, kiedy na dawnym stadionie kibice skandują nazwisko Pana? No to jest bardzo miłe, że kibice to docenili, pracowałem tutaj 2 lata i myślę, że ja to zawsze będę do Legnicy wracał. Mam miłe wspomnienia. Tutaj mnie z Legnicy nikt nie wyrzucał, skończył mi się kontrakt. I cieszę się tylko z tego, że zespół idzie w bardzo dobrym kierunku. Natomiast co do przerwy, to wszyscy byli w stadionie, widzieli, że pierwsze 3 bramki to zasługa naszego bramkarza. Młody bramkarz jak schodzi w 30 minucie, to był blady jak na sufit. I no takie są realia w czarnych żagań. Proszę tylko zawodników, żeby zagrali o honor i o to, żebyśmy nie byli frajerami, którzy dostaną 10, ale na dobrą sprawę to kilka sytuacji takich było. Ale tak jak powiedziałem, pokłosiem organizacji w klubie czarnych żagań jest podstawa na boisku. Musiałbym się zbyt długo rozwięźle na ten temat wypowiadać, szkoda czasu. Cieszę się, gospodarze, z dobrego zwycięstwa, z tego, że mieliście na pierwszym miejscu i niech tak zostanie do końca sezonu. Miło chyba było słyszeć, jak kibice skandowali Pana imię, nazwisko. Tak, oczywiście, tak jak powiedziałem. Ja w Legnicy przeżyłem fajne 2 lata, to odpowiedziałem na pytanie Pawła. I to samo pytanie, ale o to odpowiadam. Rzadko się tak zdarza. Nie, ja nie słyszałem pytania, nie słyszałem. Rzadko tak się zdarza, tym bardziej, że przegraliśmy 3-0 i w takim momencie są to sympatyczne chwile, znaczy, że kibice doceniają małą cegiełkę. Dawidowi jeszcze dziękujemy, ale się to chciałem czas ostatnie pytanie do trenera gości. Dobrze, Paweł Ochota nie zajmie. Jak się Pan czuł, kiedy jest Jeszcze mogę raz odpowiedzieć. Chciałem nawiązać się do Władka Jamina. Tam podobno przy upożeżeniu był zapis, że nie będą grać przeciwko Miedzi. Postanowił Pan przymknąć oko na ten zapis, czy jak to było? Znaczy nie, no chciałem respektować, ale w momencie, kiedy przegrał się 3-0, to no, Walkowar nie może być wyższy niż 3-0 i dlatego zaryzykowałem zmianę. Myślę, że tutaj ze strony Bogusia nie byłoby żadnych pretensji. Panie trenerze, jeszcze na koniec Polkowice, to jest, trzeba wydostać ze strefy spadkowej, przed Panem ciężkie zadanie. Zgadza się i po to tam idę, ale tam jest przede wszystkim tak, bardzo dobra baza, bardzo dobra organizacja, uważam, że potencjał piłkarski również i dlatego się zdecydowałem na tą pracę, bo tu, no powiem szczerze, teraz po trzech miesiącach to bije się w piersi i podjąłem złą decyzję, ale gdyby człowiek wiedział, że się przewróci, to by nie wstało. W przyszłym roku derby, Polkowice mieć. Mam taką nadzieję.
Nawiązując do tego sobotniego, bo w sobotę czeka nas bardzo trudny mecz z Zamkresem Wolfsburg. Drużyna, która źle zaczęła, odbudowała się, zaczęli wygrywać potencjał i finansowy, i sportowy. Chyba trochę łatwiej będzie jechać tam z czteropunktowym zapasem. Nie, no nie ma, jest taki zapas. Przy strategiach awansu czy utrzymania robi się tak, jak się robi przewagę, to jest taki zapas tak zwanego stresu, czyli gdzieś tam pomyłka jeszcze nie zaburza programu czy celu. Natomiast jasne, że Wolfsburg, powiem szczerze, że gra najlepszą, myślę, że na górze również, kiedy on tam trafi, bo to gra dobrą piłkę. I są opinie, że Wolfsburg ruszył, gra od paru lat w niezmienionym składzie, przypadkowo spada z pierwszej ligi. Źle zaczął, bo się z tą ligą witał, a teraz już wie, na czym to polega i coraz bardziej nie tylko gra w piłkę, ale zaczął walczyć. I to od razu jest efekt punktowy, bo tam piłkarzy ma nie lada. Także na plus. Jedziemy z respektem do przeciwnika, jedziemy w dniu meczu. Musimy teraz te dwa dni odpocząć, bo pogoniliśmy i z Bałtykiem, i tutaj cały mecz, i chłopcy naprawdę dali dużo sił i energii. Muszę mądrze to poukładać, żeby odpoczęli i pojechać do Wolfsburga po zwycięstwie. W przerwie, to było 4-0 do przerwy, w szatni mówił Pan do zawodników, jedziemy dalej, czy kazał Pan zwolnić? Tak, no, nie z moich, nie żeby upokarzać przeciwnika. Piłka już tyle razy mi oddała, że prowadziliśmy zespoła, który prowadziłem 3-0 i się kończyło nieraz bajecznie 4-3 i był piękny pogrzeb. Nie, jak piłka ci się układa i gonisz i to gra idzie i kibic jest z tobą, to graj do końca, bo nie ma słabych przeciwników, w tym dniu są tylko słabsi. Nie ma takiej opcji, ja miałem pretensję, że nie strzeliliśmy. Następnie, bo sytuację Marcin Nowacki miał wyborne dwie, prawda? Jak on się nabiegał, zasłużył sobie na bramkę. I szkoda, że on jeszcze tam dalszy brak. Panie trenerze, Jakub Żygulewski szybko poprosił o zmianę, co tam się stało? Wstrząśnięcie mózgu, tylko się zdało dobrze, że lekarz gdzieś tam z trybun zszedł, że w ogóle był, bo to groziło niesamowitą kontuzję. Wstrząśnięcie mózgu jest w szpitalu, pod kontrolą masażysty. O, to była jego, tak jak Hempel, zauważyliście, Siamin go nastraszył, a sytuacja właściwie sam na sam, wycofuje nogę, a Kuba głowy, nie? To jest właśnie ten charakter do piłki, nie? Takich ludzi ja cenię, no bo fakt, że mu współczuję ogromnie, ale on wyprowadza po błędzie oczywiście bramkarza i jakimś tam styku niesamowitym, ale wyprowadza i tam nie żaden by tak w tej głowie nie wsadził. Duże ryzyko potrafi. To zdarzenie z bramkarzem. Tak, ale poszedł to bosnikowo piłkarz i już... To była bramka. To wtedy to bramka. Bardzo proszę. A 1-0. I to trzeba szanować. Tak, ja mu współczuję, no, no, pojedziemy do szpitala, jak nie dowiem się, że nie wyjdzie, ale... Podaję mu rękę, daję mu odsapnąć dwa dni i obserwujemy jego głowę, co się dzieje, ale myślę, że na Wolfsburg prawdopodobnie, jeżeli to było to, co teraz mówią, no to chyba Kubie trzeba tylko współczuć i pogratulować i czekać na niego z powrotem, bo to są odważne mężczyzny. Jeszcze jakieś pytania? Trener Miedzi, dzisiejsza Wisła Jedenastka taka sama jak w meczu z Bałtykiem, czy to się stanie już regułą? Tak, żelazo Jedenastką będzie ta pierwsza Jedenastka, to wyszła dzisiaj? Nie, no niech ławka i nie ma szansy z ławki. Nie, była zmiana, zły zapis w protokole popełniony też i gdzieś tam przez sędziów spowodował to, że nie wyszedł od początku Garuch, a właśnie Grzegorzewski. I zobaczcie, jak to w życiu jest. Miał wyjść Garuch i pomyłka, czyli Grzegorzewski i może tak los chciał, że to on otwiera bramkę. Były zmiany, ja nie szastam zdrowiem zawodników, ale uważałem, że jak zespołowi idzie, to i widzę po badaniach wydolnościowych, jakie oni są w dyspozycji, no to nie widzę szans, żeby mówić, że gramy sobota i środa i to lepiej rotować ten skład. Nie grają, wpuściłem szybciej Kajce od pewnego już momentu, no, zasłużył sobie na to, żeby zagrać trochę więcej w pierwszym zwolnieniu w rezerwach. Ja myślę, że Madejski wraca z dalekiej podróży drugoligowej, że ten chłopak zobaczył, na czym to polega, bo to nie jest swobodny, on robi co chce z tą lewą nogą na tym boisku. Nie, no w ogóle gra z pierwszej piłki, podobało mi się to, powiem szczerze, przy tym, co ja już powiedział, że no, ci chłopcy też faktycznie grają do pewnej bramki, aż wreszcie tracą ochotę wszystkiego, co się nazywa organizacją, szeroko mówiąc. I tutaj na pewno Janusz do nich nie będzie miał wielkich pretensji, ale chyba nawet nie zdąży, bo już dzisiaj się spakował i pojedzie do Polkowic. Także współczuję Żaganiowi, bo to zacnego mam prezesa, no i są takie losy. I oby się tutaj nigdy taka przestroga, żeby się to w Legnicy nie powtórzyło, bo to, co tutaj się odstawia, to naprawdę grozi to dużym niebezpieczeństwem. No, no, ale ja na to ostrożnie i spokojnie patrzę, ale grozi to dużym niebezpieczeństwem, mówię szczerze. Jeżeli nie ma pytań, to będzie.
Dobrze.